witajcie. Jestem w drodze do Belgii. O kurde. Zobaczcie, wygląda na opuszczony. Słuchajcie, muszę przerwać na chwilkę. Muszę sprawdzić ten dom, który zauważyłem. Słuchajcie, w drodze na lokalizację zauważyłem opuszczony dom. Dotarłem przed chwilką do niego i okazuje się, że wygląda na bardzo ciekawy. Przeprowadzimy eksplorację i zobaczymy, czy opłacało się tutaj wchodzić. Na razie widzimy jakąś graciarnię, jednak może dalej będzie coś ciekawego. Widzę już tutaj jakieś rowery. Dobra. Idziemy dalej. Będę iść. Kuchenka gazowa. Tu mamy jakieś wejście. Kolejny rower. Czyżby była tutaj pralnia? Być może. Sądząc po sprzęcie, który tutaj pozostał. Idziemy dalej. Wchodzimy do salonu. Tylko jedno, wyposażenia zostało naprawdę dużo. O, zobaczcie, ile porcelany. Sina. Gdzie masz właściciela? Dom już jest dość zdemolowany, czyli najprawdopodobniej jest już opuszczony bardzo długo. Maszyna do szycia. Z daleka widzimy kominek, stół jadalniany. Zejście do piwnicy. Zobaczcie, piwnica całkowicie zalana. Z 1,5 metra wody. Idziemy do kolejnych pomieszczeń. Być może to były właściciel. Wejście na górę. Tu mamy drewniany wieszak. Na wejściu słoiki z przetworami. Fasolka szparagowa. Groszek.
Sypialnia. Totalnie zdemolowana. Tutaj też wszystko poprzewracane. Ciekawe dlaczego. Komu to przeszkadzało wszystko? Tu kolejne pomieszczenie. Również wszystko poprzewracane. Szczerze mówiąc, dość spory dom, jednak wszystko jest porozwalane. Taki piecyk nam pozostał. Jak widzimy, dom jest już całkowicie pozbawiony życia. 5 centów. Nie widzę tutaj jednak żadnego kalendarza, więc ciężko mi określić, kiedy dokładnie dom został opuszczony. Tu mamy jeszcze jakieś pomieszczenie. Zobaczcie, jakie świetne auto. Renówka. Tego się nie spodziewałem. Dom praktycznie calutki rozwalony, a w garażu takie cacko. I widzę, że nawet kierowca jest w środku. Zaraz się go zapytamy, czy ma prawo jazdy. Panie, dokumenty proszę. Zobaczcie, jak otwiera się tutaj drzwi. Zobaczcie, wnętrze jest naprawdę zadbane jeszcze. Podsufitka w dobrym stanie. Super. Zobaczcie, w ogóle jest podniesiony. Pierwszy rzut oka to myślałem, że to jest garbus, a to renóweczka. Proszę, jaki silnik. Wygląda na całkiem sprawny. A jak na wasze oko? Myślicie, żeby ruszył?
No, powiem wam, że jestem pod wrażeniem. Takiego autka bym się tutaj nie spodziewał. Kurde, bym miał namiar do tego właściciela, to z chęcią zapytałbym, czy nie chce się go pozbyć. Wyobrażacie sobie taką renówkę na polskich drogach? Reszta to już tylko sterta śmieci. Jedynie drabiny, coś warte. Wejdziemy jeszcze raz do środka. Muszę sobie usiąść w tym aucie. Zobaczcie biegi. Wszystko takie jest miniaturyzowane. Ręczny również taki malutki. Gaz, hamulec, sprzęgło. No, powiem wam, że nie spodziewałem się takiej fury tutaj. Tak wyglądają tylne siedzenia. Jedno takiego malutkiego jest całkiem wygodny. Jakie malutkie lustereczko. Bardzo fajne autko, jednak na mnie już czas, trzeba jechać na kolejne miejsce. Niestety muszę się pożegnać z tym klasykiem. Szkoda, jest przepiękny. Na tle tej pięknej renówki zakończę już eksplorację. Przede mną jeszcze bardzo dużo drogi, także muszę się spieszyć. Dlatego żegnam się już z wami i widzimy się znów niebawem. Na razie, trzymajcie się.